i koniec. To znaczy dopiero początek, ponieważ jesteśmy w Łodzi. Ale z racji tego, że jesteśmy autem, które nie ma żadnej ryski totalnie, a nie za bardzo ufam ludziom na zlotach motoryzacyjnych, zaparkowaliśmy na parkingu obok. Widzimy od razu SRTK Challenger. Bardzo fajne auto. Dzisiaj ci źli bandyci uliczni zbierają fanty dla dzieci z domu dziecka. Jest przed 20. Słuchajcie, zlot o 20 się zaczyna, a już mamy wypełnione dwie pełne półki busa i tam jedną trzecią. I patrzcie, cały czas dochodzi. To jest piękne. Jest fotka? A ja sobie mogę zrobić fotkę ze świętym Mikołajem? Oczywiście. A czapka jest? Jest czapka. A brodę? A gdzie mam brodę? Tu mamy Mikołaja z brodą. Z brodą Mikołaja. Jeszcze trzeciego muszę złapać, Adriana. Ale on zajęty. Jesteśmy oficjalnie. Spotet Łódź. Robert! Mikołaju! Masz Xboxa dla mnie? No dali Xboxa. Ja myślałem, że my tylko gotówką się rozliczamy. Cześć, stary. Czekaj. O kurde, głośno. O, całkiem głośno. I ósemka. Zabieramy Robertowi aparat. Robert będzie robił pomiary wydechu. O Jezu. Ktoś 210, 205, znowu 210. Czy jest ktoś śmieszny na 205 Zico? Teraz licytujemy jedyną w swoim rodzaju bluzę, rozmiar S, wyprodukowaną specjalnie na tą edycję. Jeszcze po raz pierwszy. 200 zł. Po raz czy ktoś przebije? Na kartą, Mikołaju, może na kartą? Do bankomatu i wypłacimy! Do bankomatu i nie płacamy! Nic, koniec! Brawo! Brawo dla kogo? Brawo! Tu. 112,6. O kur... Nie mogę. ...124,5 to rekord. Mamy rekordzistę na razie. Dobra, już! Co tu się dzieje w ogóle? To jest auto, które moim zdaniem wygrywa konkurs przebrań. Patrzcie, wszystko tu zrobili. Ludzie sobie robią zdjęcia. Jest gość, klaunik. Jest wszystko tutaj. Jak on wróci do domu? Ja pierdzielę. Oni jeszcze robią konkurs wydechów, ale my tak po cichaczu jedziemy wcześniej na drugą miejscówkę, na Tulipan. No i przypał. Niestety. Trochę szkoda, kolegi. Tak to się robi w Łodzi. Tak to się robi. Piękna sprawa. Patrzcie na to. Mamy tutaj kolegę, który wylicytował bluzę. Bluza była wykonana przez jednego z naszych uczestników za darmo, a kolega wylicytował ją za 200 zł. Cała kwota idzie dla dzieciaków. Wszystko na to wydamy na zabawki, na gry. No i co? No i gratuluję, tak? Dzięki wielkie. Zajebiście, stary, szacun. Patrzcie, spot taki popularny, że GTS przyjechał.
z racji tego, że jesteśmy tutaj już troszeczkę spaleni na miejscówce, jak widzicie, lecimy na następną, troszeczkę się pościgać na kresce. Wiedzieli już, gdzie tutaj przyjechać. Na lawecie jeszcze nigdy nie leciałem. Patrzcie, mamy sałatka i... Au, au! Co tu się dzieje? Robert na lawecie. Dzięki, to tutaj! Bardzo ci dziękuję! Policja jest. Policja, dzień dobry. Będą się ścigać. Jak wszyscy patrzą. Pierdolony. TTRS dostało. Piękna, legenda motoryzacji. Stanęli sobie tak po prostu. Co to za zamieszanie? Wszyscy się rozchodzą. Generalnie jedziemy na obi. Tego nie będzie. Tego nie widzieliście. Policja przyjechała, tutaj sobie stanęli. My już będziemy uciekać do Warszawy. Trzeba jeszcze nagrać drogę powrotną, test Audi RS3, który też będzie na kanale. Więc jeżeli chcecie zobaczyć test, to możecie zostać na dłużej na kanale. My uciekamy, bardzo, bardzo fajny zlot. No i kolejny dzień tych słynnych daily vlogów. Ciężko się je robi, ale naprawdę dają dużo pozytywnych emocji. Jeżeli będziecie chcieli wypożyczyć ten egzemplarz konkretny, czyli Audi RS3 w wersji Sportback, napiszcie do Flash Diamonds, czyli do wypożyczalni, która jest ich właścicielem, albo do mnie, tu przekieruję was do nich. Cześć, do jutra!